Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na obejrzenie kolejnego odcinka przygód Amazonki w Diablo 2 Resurrected. Jesteśmy już w piątym akcie koszmaru, dzisiaj rozpoczynamy fabułę piątego aktu. Zrobimy sobie pierwsze dwa zadania, pokonamy Szenka Nadzorcę, Eldritcha Sprawcę, a później na zlodowaciałej i wyżynie będziemy ratować barbarzyńców uwięzionych tam przez piekielne hordy Bala. Gramy Amazonką na Ugoras Kusze. W tej chwili posługujemy się runicznym łukiem Harmonia. Mam 58 poziom, to są statystyki mojej Amazonki. Tak wygląda nasz łuk Harmonia, zrobiony w ostrym łuku. Daje nam aurę Wigor na 10 poziomie, co zwiększa szybkość naszego poruszania się. Daje nam obrażenia elementarne, regenerację many do zręczności. Daje nam również na 3 poziomie Walkirię, taka się wylosowała, gdy tworzyliśmy słowo runiczne. Jeżeli chodzi o umiejętności, to posługujemy się ostrzałem jako główna umiejętność i strzałem seryjnym dodatkowo, gdy mamy duże grupy przeciwników. I inwestujemy sobie również punkciki w drzewko umiejętności pasywnych i magii. Tak to wygląda w tej chwili. Rozpoczynamy. Piąty akt. Witamy się z Malach, odbieramy pierwsze zadanie u Larzuka i wychodzimy już na pierwszą lokację pokonywać hordy demonów, hordy sugusów Bala i szukać Szenko Nadzorcy, pierwszego minibossa. Trzeba przerwać oblężenie, żeby wykonać pierwsze zadanko, za które otrzymamy bardzo fajną nagrodę od Larzuka. Będzie to zrobienie dziurek w wybranym przedmiocie. Jeżeli będzie to przedmiot bazowy biały, to Larzuk zrobi nam w nim maksymalną ilość dziur dostępną dla tego przedmiotu. Jeżeli byłby to przedmiot unikalny, to Larzuk zrobi nam w tym przedmiocie jedną dziurkę. Najczęściej to zadanie, tą nagrodę za to zadanie wykorzystuje się do robienia sobie właśnie szarych przedmiotów z dziurami jako podstawy pod słowa runiczne. I pewnie ja też tak to wykorzystam, ponieważ gdy będziemy wchodzić na piekło, będę robił respecjalizację tej postaci, przerobimy się na oszczepy i będę potrzebował tarczy. Planuję założyć sobie jako tarczę oczywiście ducha. Dlatego podstawę pod ducha już mam, dlatego będę potrzebował właśnie od Larzuka zrobienie dziurek pod ducha. Właśnie w podstawie odpowiedniej Larzuk zrobi mi 4 dziury i będę mógł złożyć słowo runiczne duch. Mamy bardzo dużą szybkość ataku z tego łuku i bardzo dużą szybkość poruszania się, dzięki czemu te lokacje przechodzimy też bardzo szybko w stosunku na przykład do przechodzenia gry druidem. Jak pamiętam, to zdecydowanie szybciej nam tutaj idzie to przechodzenie, ale ono też jest tutaj spowodowane między innymi tym, że fabularnie tutaj pomijamy sobie te wszystkie rozmowy z NPC, pomijamy sobie firmy, prawda, dodatkowe. Nawet niektóre lokacje sobie pomijaliśmy, przechodząc na normalu i koszmarze poszczególne akty. Dopiero ten piąty akt, tak postaram się troszeczkę dokładniej sobie przejść, ponieważ i tak wchodząc na piekło muszę mieć ponad 70 poziom, chyba 71 będę potrzebował przynajmniej, aby założyć ten sprzęt na piekło, który sobie założyłem. A teraz mamy 58, co prawda niedługo wbijemy 59, ale brakuje nam zbyt dużo poziomów, żebym po przejściu tego aktu miał już 70 poziom, więc jeszcze będziemy musieli zatrzymać się po przejściu ostatniego zadania, po pokonaniu Bala i troszeczkę sobie pofarmić tutaj na koszmarze właśnie, zdobywając jeszcze kilka poziomów dodatkowych, żeby Hel rozpocząć już właśnie mając ponad 70 poziom naszej postaci. Jest to grupa elitarna z aurą Przekonanie, dosyć niebezpieczna aura ściągająca nasze rezisty, czyli odporności na różne żywioły. Tutaj dokładnie czyszczę tą lokację Krwawe Wzgórza ze wszystkich grup potworów. Kolejna grupa elitarna. Za chwilę będziemy mieli już kolejny poziom, jeszcze kilku przeciwników.
i ten poziom nam się wbije. Ja tutaj niechcący bełty zabrałem. Pierwszą runkę już dzisiaj udało nam się znaleźć. Zobaczymy, czy jeszcze jakaś poleci podczas dzisiejszego odcinka runka. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę dłuższy. Na pewno dłuższy niż poprzedni. Bo zrobimy dwa zadanka i dosyć duże te lokacje są, więc obejście tych lokacji, jeszcze tam na tej kolejnej lokacji z Lodowaciałej Wyżynie będzie poboczna lokacja, do której też się udam, więc to wszystko na pewno spowoduje, że troszeczkę dłuższy nam wyjdzie ten odcinek. Tu daję sobie w uderzenie krytyczne kolejny punkt w tej chwili. Już mamy półmetek pierwszej lokacji, można powiedzieć, jak do tego właśnie wozu dochodzę zawsze, to tak sobie liczę, że jest to półmetek, jeżeli chodzi o drogę do Szenka Nadzorcy. Za chwilę tutaj też będziemy mieli takiego elitarnego przeciwnika z obstawą stałego bywalca tej lokacji, Dekwarena. Czy Dekwarena, jakoś tak się nazywa. Takiego chochlika, tego skoczka. Łowieckie przebranie poleciało. O, jest eteryczne, to nie. To nie sprawdzam, skoro jest eteryczne. Nic więcej już nie uniosę. Nie wiem, tutaj jest chyba ta grupa specjalna. I chyba już pokonaliśmy tego bossa, bo tu posypały się miksturki. Więc zakładam, że to z niego wyleciały. Nawet go... Nic więcej już nie tak naprawdę nie zobaczyłem i został pokonany szybko. Ale naprawdę bardzo szybko miotamy te strzały. Zadajemy dosyć spore obrażenia, bo nie tylko fizyczne, ale też obrażenia elementarne od ognia, zimna czy błyskawic. Więc ta walka idzie nam bardzo sprawnie. I przemieszczanie również dzięki nie dość, że chyba szybkości z butów, bo chyba posiadam plus 20 w butach. Zaraz sprawdzę sobie. To jeszcze Aurze Vigor, która zwiększa szybkość poruszania się na 10 poziomie. Ile dają nam buty? Tak, 20 szybkości poruszania się mamy w butach. I wszystko jeszcze zwiększa nam Aura Vigor. Przez co naprawdę przebiegamy przez lokację bardzo sprawnie. Szafir bez skazy poleciał. Klucze też warto sobie oczywiście podnosić, żeby zamknięte skrzynie móc otwierać. Zaraz zobaczę, ile mam tych kluczy. 9, to jeszcze sobie uzupełnię troszkę. Niosę zbyt dużo akwipunku. Zapomniałem wezwać sobie Walkirii, teraz to robię. Ona też nam się tutaj przyda. Zwiększy szybkość likwidacji grup przeciwników. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze nie uda nam się wbić kolejnego poziomu, bo tak naprawdę przed nami jeszcze cała druga lokacja, która jest bardzo obszerna, jeżeli chodzi o ten akt. Jedna z największych. Z tą dodatkową podziemną lokacją, którą też odwiedzimy, myślę, że powinniśmy prawdopodobnie wbić jeszcze jeden poziom dzisiaj. Na tym właśnie piątym akcie już te punkty doświadczenia wbija się dużo szybciej niż na czwartym akcie. Widać to zauważalnie. Są trudniejsi przeciwnicy, ale też dają więcej punktów doświadczenia, przez co postać expi się dużo lepiej, więc dlatego zakładam, że przynajmniej 4 poziomy przez ten piąty akt, o ile nie 5, zdobędziemy. Myślę, że nawet 5, bo dodatkowy poziom przecież dostaniemy jeszcze za starożytnych. To spokojnie 5 poziomów sobie wbijemy, więc gdzieś tam 63, a nawet może 64 poziom powinniśmy skończyć ten piąty akt. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale i tak do wbicia będzie jeszcze trochę, żeby osiągnąć 70 poziom. Tak się będę oczywiście starał przechodzić ten piąty akt, żeby właśnie bardzo dokładnie eliminować przeciwników, żeby tego doświadczenia jak najwięcej uzbierać.
Zaraz gdzieś tutaj będzie szczęk nadzorca. Już kończymy tą pierwszą lokację. Więc za chwilę tam po środku będzie taka jakby wyspa z szczękiem nadzorcą i jego obstawą. Jeszcze tu troszeczkę grup. Barbarzyńcy też nam pomagają eliminować te grupy przeciwników. Walczą po tej samej stronie. Tutaj mamy to wzgórze, na którym znajduje się szczęk nadzorca. Ja to nazywam wyspą. Tak w cudzysłowie oczywiście, bo tutaj nie ma żadnego jeziora czy rzeki, żeby to była wyspa. Czy to ja zrobiłam? Amazonka nie dowierza, że udało jej się pokonać szczęka nadzorcę. Jak zaznaczymy punkcik nawigacyjny, to wrócę się do Larzuka odebrać sobie jakby możliwość nagrody za to zadanie, czyli wysłuchamy tekstu od Larzuka. Chociaż w sumie powinienem szybciej, jeżeli bym chciał odebrać zadanie od Quelqueca, to nie mogę zaznaczać punktu nawigacyjnego, bo jak już tam wejdę, żeby zaznaczyć ten punkt nawigacyjny, to już wejdziemy na kolejną lokację, więc to drugie zadanie mi się rozpocznie automatycznie, więc może pójdziemy teleportem, żeby to było tak jak trzeba, kolejność, że najpierw drugie zadanie daje mi Quelqueca, a nie otrzymujemy je, bo zbyt daleko już pobiegliśmy tutaj. Zaprawdę. Dostaliśmy jakby możliwość odebrania nagrody. I mamy Quelqueca, który się przedstawił i dał nam drugie zadanko. Wracamy się teraz i zaraz zaznaczymy pierwszy punkcik nawigacyjny i pójdziemy szukać barbarzyńców. Na zlodowaciałej wyżynie mamy pierwszy punkt nawigacyjny. Myślę, że dzisiaj skończymy dopiero, gdy znajdę kolejny punkt nawigacyjny. Ten już na płaskowyżu Arreat. Więc naprawdę jeszcze trochę nam zleci tutaj. Kościana różdżka wyleciała i akarańska tarża, ale ta akarańska tarża jest niebieska, więc nie będę jej sprawdzał. Kościaną różdżkę zabiorę na sprzedaż. Zobaczymy, ile nam zapłaci Malach za tą różdżkę. Tutaj kuchab wyleciał, to jest broń dla asasynki. Szafir ze skazą. Kamyszki oczywiście zbieram. Pod transmutację runek, a także pod transmutację w doskonałe kamienie. Kolejna runa nam wyleciała, Itch. Chyba druga runka Itch dzisiaj. Czy tak? Tak jest. Tutaj część miksturek się pozbędę. Może za dużo tych mikstur noszę niepotrzebnie. Wylatują nam co chwila nowe potki, więc... A my wykradamy życie oczywiście, więc nie ma problemu. Nie muszę aż tak dużo tych mikstur nosić. Teraz się wrócę, bo tutaj duży talizman wielki nam wyleciał, trzykratkowy. Nie będę miał miejsca, więc zostawię sobie kamyszki i te dwie runki Itch w plecaczku. Znaczy w skrzynce, nie w plecaczku. Sprzedam też tą różdżkę dla nekromanty. Zobaczymy. A sprzedamy ją u Larzuka, ile Larzuk nam da. 16400 może być Larzuku. Przerzucę sobie kasę 2 381 000 już. Na naszym rachunku zgromadziliśmy. Wielki talizman od razu sprawdzam. 11% szansy na magiczne przedmioty, fajnie. Nawet fajnie. Ale nie będę go nosił, ponieważ... musiałbym tutaj zamienić się z jakimś innym moim talizmanem. Chyba, żebym z tym się zamienił. Nie. Na tej postaci miałem olać szansę na magiczne przedmioty, żeby mieć więcej run. Dlatego nie będę tego talizmanu zakładał, ale go zatrzymuję dla innej postaci, którą będę rozpoczynał rozgrywkę. Może się przydać. Kolejna, trzecia runka dzisiaj nam wyleciała. I powolutku idziemy do przodu szukać pierwszego więzienia, w którym uwięzieni będą barbarzyńcy.
Zaraz 50% paska doświadczenia będziemy mieli wbite. A my dopiero rozpoczęliśmy tą drugą lokację, więc na pewno wbijemy tutaj poziom. Jest grupa elitarna. Pokonany szefo, koronetka szara jeszcze wyleciała. Puginał również szary wyleciał. Zbieram sobie zwoje identyfikacji, mnie one interesują na pewno. Mam teraz zwiększenie obrażeń, muszę uważać troszeczkę. Jest kolejny elitarny przeciwnik. Dzięki takim elitom dużo szybciej wbijamy doświadczenia, a tutaj kolejna, czwarta już dzisiaj runa Shael nam wyleciała. Więc widzicie, nie mamy MF-a, więc lecą runy. Jest to widoczne, że tych runek leci więcej, ale mniej za to różnych magicznych przedmiotów, a szczególnie mniej unikalnych. Ale nie szkodzi, tak normal i koszmar to nie są takie poziomy, na których wylatują jakieś bardzo fajne, unikalne przedmioty, więc tutaj absolutnie nie żałuję, że akurat taki sprzęt dałem tej Amazonce i nie ma ona zbyt dużego Magic Find. Jeszcze się cofnąłem, żeby tutaj polikwidować wszystkie grupy, jakie się tutaj znajdowały. Mamy pierwsze więzienie, już widzę. Już widzę, że jest to pierwsze więzienie i pierwsza grupa barbarzyńców. Pokonaliśmy tutaj elitarnego, strzegącego tego więzienia przeciwnika. Pierwsza grupa już udała się do Harrogate. A my teraz będziemy szukać kolejnych więzień. Zaraz 70% paska doświadczenia będzie uzupełnione. Właśnie jak napotykamy dużo elitarnych grup, to ten pasek doświadczenia naprawdę skacze do przodu zdecydowanie. Drugiego więzienia tutaj chyba nie będzie. Czyli to więzienie będzie takie troszeczkę osamotnione, a dwa pozostałe będą gdzieś dalej, ale blisko siebie. Bo tak to zawsze się losuje, jeżeli chodzi o tą lokację. A karańska tarża, oczywiście muszę to sprawdzić. Wiecie dlaczego? Taka tarża może mieć fajne wszystkie odporności. Zobaczcie, 33 do wszystkich odporności. Na razie ją odłożę. Nie wiem, co tym paladynem, którym będę przechodził, będę robił, w jakiej tarczy, ale wolę sobie zatrzymać kolejną tarczę. Tutaj mam już taką z 10 odpornościami, taką żółtą i taką z 27 do wszystkich odporności i od razu były dziurki. Ale ta też niech zostanie, zobaczymy. Może nie jeden paladyn powstanie, więc tych tarcz będę potrzebował więcej. Zobaczę. Przemyślę to na spokojnie. Teraz nie będę się podczas grania Amazonką nad tym zastanawiał, więc odkładam to i pędzimy dalej. Oczywiście mogę też zamiast wykorzystywać zadanie u Larzuka spróbować w takich białych wylosować sobie 4 dziurki. Za pomocą odpowiedniej formuły w kostce Horadrimu, w której na pamięć nie pamiętam, ale tam były 2 runki chyba, doskonały kamień i właśnie biały przedmiot. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Kolejny rubinek nam tutaj wyleciał, który zabieram oczywiście. Strzały uzupełniam. Tu jest podziemna lokacja Abaddon, do której wejdziemy za chwilę.
jeszcze wokół tutaj niosę zbyt dużo akwipunku. Rozprawię się z grupkami przeciwników, zanim wejdziemy do Abaddonu. Okej, i wchodzimy sobie do Abaddonu. Zobaczymy, co ciekawego będzie tutaj. Jakie grupy przeciwników. Co fajnego wyleci. O, mamy kosteczkowe potworki, muszę uważać. Są to niebezpieczne potwory, bo mają ten wybuch przy śmierci, więc jakbym się zagalopował i z taką grupą zaczął walczyć na ostro, pokonam zbyt wielu ich naraz. No i od wybuchu kosteczek mogę sam zginąć. Więc jest to dosyć niebezpieczna sprawa. O, teraz widzicie, praktycznie bym zginął. No właśnie, to jest to, kosteczkowe potworki. Jedna z najbardziej niebezpiecznych grup przeciwników. I to nie niebezpieczna, bo zadają takie niebezpieczne obrażenia, tylko niebezpieczna, gdy my im zadajemy obrażenia i ich zabijamy. A tutaj też jak działa ostrzał, to wiadomo, musi wylecieć cała seria. Co jest dodatkowo właśnie niebezpieczne, że jak rozpoczynam atakować, to już nie mogę tej serii przerwać. Ta seria dolatuje. No tutaj mnie gania jeden taki. Staram się ich wymijać i atakować dopiero, gdy jestem na dystans. Niosę zbyt dużo akwipunku. Znowu mamy grupkę kosteczkowych potworków i kolejna grupa zatrzymana przez mojego najemnika. Najemnikowi czy Walkirii ta grupa nic nie zrobi przy wybuchu tych kosteczek. Tutaj był elitarny nieumarły Stygijczyk, bo tak się nazywają naprawdę te kosteczkowe potworki. Kosteczkowe potworki to jest tylko takie przezwisko, którego używam, bo mi się spodobało, a zaczerpnąłem sobie je od jednego z innych streamerów. Kolejna grupa, spore grupy tych kosteczkowych potworów tutaj. I tutaj będzie chyba koniec lokacji, bo lokacja zakręca, więc gdzieś tutaj będzie złota skrzynka. Tak jest. I mamy całą lokację z głowy. Niosę zbyt dużo akwipunku. Nic poza pieniędzmi sensownego nie wyleciało, więc wychodzimy już z tej lokacji i pójdziemy dalej czyścić zlodowaciałą wyżynę, szukać pozostałych dwóch więzień dla barbarzyńców. Korseka, a Korseka szara? Trochę słabo z miejscem, muszę się wrócić, bym sprawdził tą Korsekę, bo nie wiem, jaką ona ma bazową szybkość ataku. Jakby miała sporą bazową szybkość ataku, to by się przydała. Kurczę, kończy mi się powoli miejsce. Odłożę sobie ten talizman, bo nie będę go używał, więc szkoda, żeby mi tutaj zajmował miejsce. Zobaczmy Korsekę. Dwa miejsca na klejnot tylko. To jest pierwsza poziomówka. Kapliczka odporności na ogień, mogę sobie ją odebrać. I już wychodzimy z Abaddonu. Demoniczna zbroja. Tutaj jeszcze odporność na błyskawice. To zamienię sobie na odporność na błyskawice. Bo ogień mam odporność 80%, a błyskawice w sumie 75%, ale... A, bo teraz... Tak, 75 mam, bo teraz z tą kapliczką, ale tak to normalnie mam mniejszą. Więc bardziej mi się przyda ewentualnie, jak spotkamy tutaj wrażenia od błyskawic w tym czasie. Jest tutaj
drugie więzienie, więc gdzieś tutaj będzie i trzecie. Dlaczego ci barbarzyńcy się nie ruszają? Już się ruszają. Już się zastanawiałem, dlaczego nie wychodzą, czy im tak dobrze się spodobało w tym więzieniu. Czy co? Czy skolobrowali? Zaraz tutaj będziemy gdzieś mieli następne więzienie, pewnie gdzieś tam obok tego, nie z przodu, nie z tyłu, tylko obok się będzie znajdowało, mniej więcej w jednej linii, tak podejrzewam. Zaraz też będziemy mieli kolejny poziom, już zostało kilka procent i zaraz wleci nam kolejny poziom naszej postaci, czyli bez problemu wbiliśmy dwa poziomy dzisiaj. No ten pierwszy poziom to wiadomo, niewiele nam tam brakowało, żeby go wbić. Więc faktycznie to my nie wbiliśmy dwóch poziomów, ale osiągnęliśmy dwa poziomy. Jeszcze sprawdzam pojemniki. Już idziemy uratować ostatnią grupkę, żeby to zadanie też mieć z głowy. Za to zadanie otrzymamy runy od Quelkeka na tarczę Przysięga Starożytnych. Chodzi za mną. Akurat na tej grupie wrogów, którzy pilnowali ostatniej grupy barbarzyńców, wbiliśmy poziom 2 do siły. Taki talizman nam się wylosował. Wróć do Quelkeka po nagrodę. Punkciki damy sobie w zręczność. Punkty umiejętności dam sobie. Może w skuteczność ataku tym razem jeszcze. Niech ta skuteczność też będzie na jak najwyższym poziomie. Na pewno to zaprocentuje. Ceremonialna pika. Pika to też ma bardzo niską szybkość ataku. Chyba najniższą z tych wszystkich broni drzewcowych. Więc nie będę jej sprawdzał, ile ma dziur. Klejnot tutaj niebieski wyleciał. Pasowałoby go sprawdzić, bo w niebieskich klejnotach może się coś fajnego też wylosować. 1,93 obrażeń od błyskawic, a jaki wymagany poziom? Aż 49. Trochę wysoki poziom jest wymagany. Jak na ten poziom, to nie są to jakieś szałowe obrażenia od błyskawic. Gdyby był dużo niższy poziom, to taki klejnot w oprawie byłby super. Mógłby wspomóc jakiegoś bohatera. Gdzie na przykład do broni byśmy dołożyli te obrażenia, ale od 49 poziomu to takie obrażenia od błyskawic już raczej nie robią wrażenia. Teraz już szukamy punktu nawigacyjnego, no bo oczywiście zadanko jest ukończone, więc szukamy punktu nawigacyjnego, ale punkt nawigacyjny będzie nie na tej lokacji, tylko na płaskowyżu Arreat. Ale tutaj dokładnie obchodzę, żeby nie pozostawić tutaj jakichś fajnych grupek przeciwników przy życiu jeszcze. Tu już się kończy ta lokacja. Zaraz tutaj też będzie taki stały miniboss Okogów. Właśnie z obstawą to jest on. Okogów Wyzwolony się nazywa tutaj. Został pokonany, nic fajnego nie wypuścił. Jeszcze tutaj mamy jedną grupkę. I
I teraz to, jak długo potrwa ten odcinek, będzie zależało, gdzie tak naprawdę będzie punkt nawigacyjny na tej lokacji. Może być gdzieś na samym początku lokacji i za chwilę wtedy byśmy mogli już kończyć odcinek, bo pewnie go namierzymy. Prastara tarcza wyleciała szara do sprawdzenia, a może być pod sam koniec tej lokacji. No i wtedy będziemy musieli zrobić całą lokację, zanim do niego dotrzemy, więc jeszcze ten odcinek się wydłuży. Jak obstawiacie? Prastara tarcza ma dwie dziury. Wymaga dużo siły, więc jej nie biorę. Jest to tarcza oczywiście drugopoziomowa. Wchodzimy na płaskowy szar Reat. I rozpoczynamy czyszczenie tego płaskowyżu ze wszystkich grup demonicznych potworów, sugusów Bala. Tutaj jeszcze dokładnie wolę sprawdzić, żeby czasem nie było tak, że pominę punkt nawigacyjny i będę dojdę do końca i będę się wracał przez całą później tą lokację, żeby właśnie takie pominięte fragmenty jeszcze raz sprawdzać. Mamy elitarnego przeciwnika, Zgubny Róg się nazywa. No nie mamy tutaj na początku nigdzie punktu nawigacyjnego, więc na początku go na pewno nie będzie. Gdzieś po środku mniej więcej też może się on znajdować. Nie wiem, ile jest opcji losowania się tutaj tego punktu, bo nigdy jakby nie przywiązywałem do tego wagi i nie tak jakby nie spamiętywałem, gdzie te punkty się na tej lokacji losowały. Ale myślę, że kilka jest opcji, gdzie ten punkt może zostać wylosowany. Nie tylko na początku lub końcu oraz gdzieś tam w okolicach środka, ale też w różnych innych jakby fragmentach lokacji. Zupełnie być może losowych. Mamy teraz kapliczkę doświadczenia, więc więcej punktów doświadczenia mi wpada, jak zabijam przeciwników. Tutaj mamy dużo barykad. Kapliczka odporności na zimno nie odbieram na razie, póki mam kapliczkę doświadczenia. Szkoda by było zmarnować kapliczkę doświadczenia. Jeszcze tutaj katapulta do rozwalenia. Jeszcze tutaj grupki. Tutaj też była elita. Myślałem, że to sugusi od tamtego bossa, którego przed chwilą zabiliśmy, ale to była zupełnie inna grupa. Kapliczka doświadczenia się skończyła, ale pozwoliła mi wbić sporą ilość punktów doświadczenia. Już mamy 50% paska w drodze do kolejnego poziomu. Tutaj jest następna poboczna lokacja, otchłań Acheronu. Tu jeszcze się cofnąłem i dobrze, bo była spora grupa akarańska. Rodela też wyleciała, też drugopoziomówka. Szara do sprawdzenia, ile ma dziur. Ciekawe. Mamy elitarną grupkę też przeciwników. Został pokonany ten szefo elitarny. Ciężka kusza też się wylosowała szara, ale na tej mi akurat nie zależy. Jedna dziura w akarańskiej Rodeli. Tym razem jedna tylko. Nie mamy takiego Magic Find, więc tych takich przedmiotów bazowych, białych, szarych, też nam leci więcej. Mikstura pełnego wzmocnienia tutaj dwa razy nam jeszcze wyleciała, a nawet tego nie zauważyłem za pierwszym razem. Bo tutaj mamy jeszcze demonicznego chochlika.
na swoim stanowisku. Na razie nie wchodzę do tej pobocznej lokacji, bo nie wiem, ile mi zajdzie jeszcze na szukaniu punktu nawigacyjnego. Nic więcej już nie uniosę. Szafir bez skazy zaraz zabiorę. Kolejny przedmiot bazowy. Szara maska wyleciała, pierwszopoziomówka. O, Walkiria mi zginęła, teraz się zorientowałem. Szamshir dobrej jakości, też mogę sprawdzić go. Z iloma dziurami się wylosował. Nic więcej już nie uniosę. Przyda mi się w przyszłości, być może do zaprezentowania jakiegoś słowa runicznego. Ale on ma tylko dużą szybkość ataku, to nie. Wolę mieć tą bazę z bardzo dużą szybkością ataku. Nie pamiętam, jak się nazywa ta drugopoziomowa szabelka, która ma bardzo dużą szybkość ataku. Chyba Cordelas. Tutaj jeszcze się cofam. O, jest tutaj punkt nawigacyjny. Przy samej otchłani Acheronu, tak? Więc do tej otchłani też sobie wejdziemy w takim razie. Jak już mamy ogarnięty punkt, możemy do otchłani Acheronu też wejść. Mam nadzieję tylko, że nie będzie tam tych stygijczyków, czyli kosteczkowych potworków. Płonący trupi magowie to mogą być, trupożercy też, spokojnie. Piąty akt to jest akt, w którym chyba mogą wylosować się potwory ze wszystkich pozostałych aktów, które wcześniej rozgrywaliśmy, więc dlatego tu mamy dużą, naprawdę duży wachlarz możliwości, jakie potwory, jakie grupy nam się wylosują. No i są tutaj też potwory charakterystyczne tylko dla tego piątego aktu oczywiście. Nie mamy kosteczkowych potworów tym razem, więc fajnie. Ładnie idzie nam punktów doświadczenia dzięki dużym grupom przeciwników. Zaraz 70% kolejnego poziomu. Być może jeszcze przy odrobinie szczęścia wbijemy następny poziom. Trzy poziomy w jednym odcinku, to by było już naprawdę mega. Ale jest to realne, naprawdę jest to realne, bo zdobywamy tych punktów doświadczenia niesamowicie dużo. I tych grup też jest dużo. Jak już mało będzie mi brakowało punktów, to jeszcze pobiegam po tym płaskowyżu tam do samego końca nawet, żeby dobić sobie te punkty doświadczenia. Katowski mieczyk teraz jako baza nam wyleciał szara. Też by go wypadało zobaczyć może, ile dziurek. Tylko pod miecze to, kurczę, nie pamiętam za bardzo słów runicznych. Pod takie właśnie katowskie, czyli dla barbarzyńcy. Ale mogę zobaczyć dziury. Zobaczę, ile dziur chociaż ma. Tylko, żeby to zobaczyć, to ja muszę wyrzucić tutaj trochę zawartości. Te mikstury. A, jedna dziura to do niczego, ale zobaczcie, bazowo obrażenia 47-80, tylko normalna szybkość ataku to też słabo. Lecimy dalej. Tu pewnie już końcóweczka tej lokacji. O, kolejna runa sol. Zobaczcie, ile runek dzisiaj. Naprawdę dzisiaj mieliśmy szczęście do baz.
Dużo tych bazowych przedmiotów nam wyleciało. Dużo ich sprawdzałem, przeglądałem sobie i szczęście do runek. Lambergo, kolejna baza nam jeszcze wyleciała. To jest pierwszopoziomowa, jeszcze eteryczna, jak zauważam. Więc nie będę jej sprawdzał. Spetum jeszcze wyleciała baza. A Spetum jaką ma szybkość ataku? Eteryczne jest to Spetum, kurczę, dla najemnika. Eteryczna broń to fajna sprawa. Tylko jaką ona ma szybkość ataku? A tylko jest eteryczna z normalną szybkością ataku. To zostawiam tutaj. Niech sobie na wieczność tutaj zostanie. Nie będzie mi przydatne. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Zabrałem sobie... O, tutaj myślałem, że jest jeszcze pojemnik. Zabrałem sobie... Oczywiście... Kasiorkę i już wychodzimy. Jeszcze tutaj zobaczę, bo tu chyba pojemnik, tak jest. Jedna skrytka była jeszcze tutaj. Już wychodzimy z tej lokacji, 20% mi zostało. Kurczę, pobiegam sobie jeszcze. Troszeczkę się wydłuży dzisiaj odcinek, ale mam ochotę wbić jeszcze ten jeden poziom. Niech ten odcinek będzie troszkę dłuższy. Tymczasem się tutaj chyba noc zrobiła, bo wydaje mi się, że jak wchodziliśmy, to był dzień. Teraz się jakby ciemno zrobiło. Czyli zapadła noc. Kolejna runa Nef. Szósta dzisiaj. Nie wiem, czy już dobrze liczę, czy nie. Ale chyba szósta. Jeszcze troszkę. Jest kolejna fajna grupka. ...17% zostało nam gdzieś do wbicia. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Upiorna zbroja dobrej jakości, zbroja bazowa też nam wyleciała. Upiorna zbroja to jest drugopoziomowa. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Jeszcze jakaś grupa elitarna by się tutaj przydała, to wtedy tego doświadczenia bym złapał od razu więcej. Ale zaraz tylko 10% nam zostanie do wbicia. Jest ten domek, który zawsze tutaj na tej lokacji się znajduje. Tym razem wylosował się dosyć daleko, bo pod sam koniec szabla, jaki to jest? Anioł to jest? Szabla? Chyba szabla jest zestawu anioła. Zabiorę ją, chociaż wydaje mi się, że mam chyba tą szablę już. Cały zestaw chyba anioła mi się udało skompletować już. Ale sprawdzę to poza nagrywaniem, dlatego tą szablę zostawiam. Jeszcze jakieś grupki tutaj są potrzebne. Już się kończy ta lokacja. Czyżby już tutaj nie było więcej przeciwników, tylko niszczy skała jeszcze pozostał. Jest to, jakby nie patrzeć, elitarny przeciwnik, ale on sam nie da mi tyle punktów, ile bym chciał. Jeszcze zwiększenie obrażeń mamy. Są tutaj gremliny demoniczne i jeszcze rozrzynacze śmierci. Jest trochę tych przeciwników. Jeszcze jakieś 8% mi brakuje. 8%. Żeby mieć kolejny poziom.
wchodzimy do kryształowego przejścia. Uparłem się, żeby dzisiaj wbić ten kolejny poziom, więc nie odpuszczam, śniegowi tułacze. Jedna grupka, tutaj druga. O, jeszcze topaz bez skazy z nich wyleciał. Niemożliwe. Będę musiał naprawdę solidny porządek sobie w skrzynce zrobić i odłożyć nieużywane przedmioty. Nie transmutuję run też w skrzynce specjalnie, żeby zobaczyć później bilansowo, ile przez całe dwa poziomy trudności następna runa. Ile przez całe dwa poziomy trudności tych run zebraliśmy w sumie. Oczywiście bez farmienia specjalnego run, bo nie chodziliśmy na hrabinę. Poza questowym podejściem. Więc jestem ciekaw, ile tych run w sumie nam wyleci przez cały normal i koszmar. Później sobie podliczę. Mamy kolejny poziom trudności. Tutaj grupa elitarna się zdarzyła, więc udało nam się wbić kolejny poziom. W takim razie ja tutaj się zatrzymuję. Rozdam sobie punkty. Teraz w uderzenie krytyczne jeszcze dam. Nic więcej już nie uniosę. Otworzę portal, zabiorę portal i wracamy się już do Harrogate. I tutaj sobie zakończymy ten odcinek, troszeczkę dłuższy niż standardowo, ale mam nadzieję, że wam się podobał, bo było warto. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z serii Diablo 2 Resurrected Amazonkom. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.